Dzień dobry, witajcie w chińskim ekonomicznym przeglądzie z Łukaszem Kobierskim. W dzisiejszym odcinku wizyta Xi Jinpinga w Europie. Co nowego na rynku nieruchomości w Chinach? Chiński eksport i import powraca do wzrostu. Cztery startupy z Chin starają się dorównać sukcesom amerykańskich odpowiedników. Komunistyczna partia Chin rozważa objęcie obowiązkowymi szkoleniami wojskowymi studentów i uczniów. Zapraszamy. Dzień dobry, witamy w niedzielny poranek. Z tej strony Mateusz Lech oraz Łukasz Kobierski, pan prezes, tak, założyciel CEP Chiny, główny prowadzący CEP Chiny, ja tu tylko jestem gościem, ale od razu zapraszam na nasz piątkowy materiał, bo nie wiem, czy widzieliście, to Łukasz był moim gościem w programie z kolei Porozmawiajmy, był też Aleksander Olech, omawialiśmy spotkanie prezydentów Chin i Francji. No i to był program pierwszy tego typu, gdzie mieliśmy eksperta od Francji, od Chin i oni między sobą tak sobie tyle niuansów wymienili, że normalnie głowa wybucha. Bardzo, bardzo ciekawy odcinek, gorąco Was zapraszam, on jest dodany do listy CEP Chiny, no bo dotyczy Chin w gruncie rzeczy. No i dzisiaj będziemy co? Dopowiadali kolejne spotkania, bo Xi jeździł, nie tylko był we Francji, ale był później w Serbii i gdzie jeszcze? Na Węgrzech. Na Węgrzech, właśnie tak mi się wydawało. No to zaczynamy. Tak, witam wszystkich, dzięki za oglądanie. Poprzedni odcinek bardzo dobrze się oglądał, więc... 40 tysięcy poszło. Jeśli ktoś jest zainteresowany, co tam było, to można wrócić. Linki do poprzednich odcinków tam są w opisie. Można sobie znaleźć też inne tematy, które Was interesują w związku z Chinami, także zapraszam. W poprzednim odcinku, pod poprzednim odcinkiem w komentarzu miałem pytanie o ładowarki w Chinach, ile tego jest, czy jak to w ogóle funkcjonuje, czy... I znalazłem takie informacje z tego roku, że od stycznia do marca zainstalowano w Chinach ponad 760 tysięcy nowych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, co oznacza wzrost 13,2% w relacji rok do roku. I według danych branżowych do końca marca 2024 roku liczba punktów ładowania w Chinach przekroczyła 9,31 miliona takich punktów. To już niemal odpowiada założonej przez władze proporcji jeden punkt ładowania na dwa zarejestrowane samochody elektryczne. Także tutaj odpowiedź dla osoby, która tam pytała o to. Także to bardzo ciekawe. Trochę tego jest. To kilka lat i dosłownie będzie to dziesiątki milionów, jak oni będą tak przyspieszać. No jeśli myślę, że będą starali się tą proporcję utrzymać, tak? Jedna ładowarka na dwa samochody, czy tam inny sprzęt elektryczny. Dobra. Okej. Bo w tym piątkowym programie rozmawialiśmy o Francji. Tak. To może w takim razie pominiemy ten temat, ale. Obiecałem w tym programie powiedzieć, jaki był punkt widzenia chińskich ekspertów na tą wizytę. Tak. I może w tym programie piątkowym o tym nie mówiliśmy, więc ja tu przytoczę kilka wypowiedzi chińskich ekspertów. I na przykład Jiang Jian, wiceprezes Stowarzyszenia Chińskiego Instytutu Współczesnych Stosunków Międzynarodowych i dyrektor Instytutu Studiów Europejskich, powiedział, że po wybuchu kryzysu na Ukrainie, eurofile, i on tu uważa, że to są kierowani przez Francję, prawdopodobnie stracili swą władzę, podczas gdy Atlantycy zyskali przewagę. I zmiana ta nie ma charakteru długoterminowego, charakteru krótkoterminowego, ale strukturalnego i długoterminowego i trudno będzie ją zmienić w dającej się przewidzieć przyszłości. Mhm. Dalej on mówi, że dlaczego Chiny dalej szukają współpracy z Francją? Bo pisze, że Unia Europejska, wzorowana bardziej na wizji Francji, uniemożliwiłaby zostanie wasalem USA i umożliwiłaby stosunkom chińsko-francuskim bardziej niezależne i oparte na współpracy podejście.
Dalej on twierdzi, że po wyjściu z Wielkiej Brytanii z UE rosnąca nieufność do Stanów Zjednoczonych i przywództwa UE obsadzona sojusznikami Macrona i wpływ Francji na Unię Europejską znacznie wzrósł. I nie należy przeceniać wpływu Francji też na Unię Europejską. Istnieją poważne nieporozumienia między Niemcami i Francuzami i sprzeciw ze strony atlantystów, jak to nazwał, z krajów nordyckich i Europy Środkowo-Wschodniej jest wciąż silny, a Waszyngton robi co może, by udaremnić propozycję Paryża. Mhm. Także to było jego podejście, bo też ta wizyta Xi Jinpinga miała wbić pewien klin też te relacje europejskie. Niemcy są raczej po stronie chińskiej, bardziej się przychylają, że lecz powinniśmy z nimi dalej współpracować. Cła to lepiej na kiedyś odłóżmy, a Francuzi są bardziej ofensywni ostatnio, no, ale to zachęcam do obejrzenia naszego odcinka piątkowego, to zobaczycie, co tam sądzimy z Aleksandrem na ten temat. Inny ekspert, Chi Hun Jian, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad UE i Rozwoju Regionalnego, pisze tak. Stosunki Chiny-Francja zawsze znajdowały się w centrum uwagi w stosunkach Chiny-UE. Jako dwa główne kraje, Chiny i Francja mają obowiązek wspólnie chronić normalny i zdrowy rozwój stosunków. Uważam, że wizyta prezydenta Xi do Francji osiągnęła bardzo owocne rezultaty. W rezultacie obie strony nie tylko jeszcze bardziej wzmocniły strategiczny konsensus, ale także poszerzyły zakres współpracy gospodarczej i handlowej. Dalej pisze, że Europa potrzebuje szerszej wizji świata i nie może traktować tak zwanego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi jedynie jako punktu wyjścia wszelkiej polityki zagranicznej i stosunków zagranicznych. Europa musi osiągnąć prawdziwą strategiczną autonomię, a autonomia ta powinna zacząć od posiadania prawdziwie niezależnej osobowości politycznej. No i to jest, jakbym skomentował troszkę myślenie życzeniowe Chińczyków. Tak, że chcieliby w ten sposób. Ja, Łukasz, mam do ciebie prośbę, jakbyś troszeczkę poruszył mikrofonem, bo coś tak jakby... Od razu. Tutaj wyżej po prostu potrzebuje być. Dobrze. Tak. Dzięki. Także, tak jak mówię, to jest moim zdaniem myślenie życzeniowe i też taki komentarz trochę hura optymistyczny, że ta wizyta była bardzo udana, bo moim zdaniem to była, nie była jakoś wybitnie udana. Mhm. Ale taki może to jest... Słuchaj, komentarz do wewnątrz. Tak, to może być komentarz do wewnątrz. Zresztą z każdej praktycznie wizyty to tak wygląda, że te relacje są bardzo dobre. Wszędzie, gdzie pojedzie sukces. No bo troszeczkę głupio by było powiedzieć, że pojechał i tak... No tak. Kilka dni, wiesz, spędził w Paryżu i klops. No to tak słabo. No ale dobra. Potem dobrze, pojechał. Może jeszcze z dwa komentarze. Tu komentarz Wang Wena, dziekana i profesora Chongyang Institute for Financial Studies oraz to jest jednostka na Uniwersytecie Renmin w Chinach. I on mówi tak, Europa bardziej niż kiedykolwiek pragnie ożywienia gospodarczego i dlatego rosnące powroty chińskich turystów do Paryża, Berlina i Rzymu są istotnym powodem do ekscytacji w europejskim sektorze kultury i turystyki. Fakt, że wzrost gospodarczy państw członkowskich Unii Europejskiej w 2024 roku nie przekroczy 1,5%, uświadamia większej liczbie Europejczyków, że powrót do wzrostu gospodarczego i poprawa dobrobytu publicznego jest obecnie pilnym zadaniem Europy. I dalej pisze, coraz więcej Europejczyków zdaje sobie sprawę, że po utracie Rosji nie mogą sobie pozwolić także na utratę Chin. Ta refleksja skłania Europę do szybkiego skręcenia w prawo. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku coraz bardziej widoczne stają się skrajnie prawicowe partie populistyczne i z ostrożnym optymizmem patrzę w przyszłość interakcji chińsko-europejskich. Także do pierwszej części to... Faktycznie te stolice europejskie liczą, że będzie więcej Chińczyków przyjeżdżało, bo taki Paryż, Rzym, no to wiadomo, to jest... Ale czy nawet jeżeli, tak odkładając politykę na bok, czy myślisz, że Chińczycy nie przyjadą do Paryża czy Rzym, gdyby te relacje nie były takie cukierkowe? Przyjadą. Więc to jest takie, wiesz, no tak jak przyjeżdżają Rosjanie dalej do Turcji, czy do Egiptu, czy gdzieś. Gdyby mogli jeździć do Włoch, to też by latali.
turystyka chyba. Tak. I też tu argument oczywiście, że Unia Europejska, pokazanie tego, że w Unii Europejskiej są duże problemy, bo my mamy, nie mamy takiego dużego wzrostu gospodarczego w porównaniu na przykład do Chin, bo u nas to max 1,5%, a u nas no, plany są na 5. Tak? I było wcześniej 5. Tak, że my mamy stabilny rozwój, a Europa jest zagubiona i my musimy jej wskazać kierunek. Europa jest zagubiona, to prawda, no ale jest to rozdarcie, nie? W którą stronę pójść teraz, czy za Chinami, czy za USA. Tak, tak, i tutaj ten ekspert widzi szansę, że te skrajnie, znaczy te bardziej prawicowe partie, on zresztą nawet w artykule swoim pisał, że no my w Chinach to trochę nie rozumiemy, co to znaczy tam lewica i prawica, tak? To nie ma co się dziwić w takim, powiedzmy, jednopartyjnym państwie. Chociaż to jest jedna nie... i spokój. Tak, znaczy jest więcej niż jedna, ale jest jakby taka jedna, która tam faktycznie rządzi. Ale chodzi o to, że jest to ciekawy punkt widzenia, że faktycznie, że Chińczycy to rozumieją, że te bardziej na prawo czy nacjonalistyczne partie są sprzyjające Chinom. I później mówiliśmy w jednym z odcinków o tam aferze z szpiegiem w sztabie jednego z kandydatów AfD na tam, do Europarlamentu, tak? Chiński szpieg tam z nimi. No wiadomo, z Chińczykami współpracował, także widać, że no Chińczycy to rozumieją i tam będą szukać swoich przyjaciół. To tak jakby Chińczycy powiedzieli, skrajnie prawicowe partie łatwiej przekupić i zinfiltrować? W pewnym sensie, ja bym tak można powiedzieć, znaczy może, że po prostu łatwiej z nimi nawiązać relacje, o. Tak, bo mamy podobny podobny sposób myślenia, może tak. Okej. No dobrze. I może ostatni ekspert Renke, były zastępca redaktora naczelnego biura regionalnego Xinhua na Europę w Brukseli. I on pisze tak, to Francja zaproponowała wszczęcie dochodzenia antysubsydyjnego wobec chińskich pojazdów elektrycznych, podczas gdy Niemcy dość się wahają, czy to zrobić, obawiając się odwetu Chin za ich samochody sprzedawane w Chinach. Spotkanie Francja-Chiny-Unia Europejska było trudniejsze niż kwietniowe spotkanie Chiny-Niemcy. Zeszłomiesięczna podróż Scholza do Chin zdominowała tematy inwestycji, współpracy, biznesu. Dalej pisze, Macron powiedział niedawno, że sytuacja międzynarodowa bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje dialogu eurochińskiego. To prawda, a Europa potrzebuje Chin bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ Chiny mogą odegrać pozytywną rolę w pośredniczeniu, w zakończeniu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a Chiny są w pewnym stopniu liderem w niektórych przyszłych technologiach i gałęziach przemysłu. Kolejnym powodem, być może najpilniejszym, jest to, że zarówno UE, jak i Chiny powinny przygotować się na możliwy powrót Donalda Trumpa na stanowisko kolejnego prezydenta USA. W takim przypadku europejska autonomia strategiczna, do której zawsze wzywa Macron, stanie się ważniejsza i bardziej znacząca. I też mój komentarz do tego, do pierwszej części. Tak jak mówiłem, tu też zauważają, że Niemcy to są bardziej po stronie, powiedzmy, chińskiej, że grają raczej z nimi w grę, no a Francuzi się tak... Grają w swoją grę, Europa Środkowa i Skandynawia gra w grę Amerykanów. Można tak, to tak, tak nazwać. Tak, można powiedzieć, że tak to też chińscy eksperci... A Grecy, Włosi, Hiszpanie, Portugalczycy chcą sączyć wino i siedzieć na plaży. Tak, nie grać w żadną grę. Tak. W drugiej części, gdzie mówił o tym, że Chiny są potrzebne do, że one odgrywają pozytywną rolę w pośredniczeniu, w zakończeniu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, no to jest taka mantra powtarzana przez Pekin już od kilkunastu miesięcy. Że tak, my tu pomagamy, że to dzięki nam ta wojna się może zakończyć, bo my mamy jakieś wpływy na Rosję. No i tylko, pokażmy. Tylko jakoś tak nie widzę tego, szczerze mówiąc, jestem w stanie to wytłumaczyć, dlaczego, to może w jakimś innym odcinku, albo już jak ktoś wcześniejszy słuchał, to też kilka razy o tym mówiłem. W każdym razie no, nie widać tego w rzeczywistości. Dokładnie. No ale jest to powtarzane przez chińskich ekspertów, że my tu mamy wpływy i Europa, no słuchajcie, no to róbcie z nami biznesy, to my pomożemy. Tak. Wiesz, bo
jest tak, że Chiny mają pewną sprawczość. Mogą albo wyciągnąć tą wtyczkę z gniazdka, albo podłączyć do tego gniazdka kilka kolejnych wtyczek. Mogą mocniej pomagać Rosji, ale mogą też Rosję całkowicie zblokować finansowo, przepływowo i przydusić gospodarczo, bo teraz Rosja jest na pasku Chin. Więc sprawczość mają, mogą o tym mówić, tylko z niej nie korzystają tak naprawdę, bo mogliby albo przykręcić mocniej i zdusić Rosję, albo odkręcić kurek mocniej i wspierać bardziej Rosję, więc ta sprawczość teoretycznie jest. Więc zgadza tylko, się, tylko zgadza się, ale jest wiele argumentów, dlaczego oni tej sprawczości nie wykorzystują. Tak, no. Dokładnie. Dobra, to teraz. I w ostatniej części o Trumpie. Oczywiście też jest wątek straszenia tym, że Trump wróci. I tak też widzę, że coraz więcej chińskich ekspertów liczy na to, że ten Trump wróci i to będzie dużo lepsze. Zresztą z tego, co mówił ten ekspert, to będzie dobre dla, w sumie dla Chin, dla relacji chińsko-europejskich. Bo. Okay. W tym sensie, tak, bo dla Chin no to może być różnie, ale dla chińsko-europejskiej będzie lepiej, bo Trump zacznie znowu swoje różne, prawdopodobnie jakieś rewolucje, skłóci się z Europą, no to wtedy Europa powie, a to my idziemy do Chińczyków. Czyli na to Chińczycy też liczą. Ciekawe, czy Biden może to wykorzystać w kampanii prezydenckiej w Stanach, że Chińczycy chcą i Rosjanie chcą, żeby wygrał Trump. Ciekawe. Amerykanie też nie do końca się tam interesują polityką zagraniczną, ich to bardziej wewnętrzna interesuje. Polityka wewnętrzna interesuje. A poza tym, no to nie jest powiedziane wprost, to jest jakiś jeden z ekspertów, czy tam szereg różnych ekspertów, których tam czytałem, no to jak on powie, że tak ekspert, no to powiedzą, no ale to tak jakby ktoś u nas coś powiedział takiego, tak jakiś inny analityk. No dobra. Także to raczej nie będzie moim zdaniem wykorzystywane, ale po prostu ja obserwuję takie trendy w świecie, powiedzmy, publicystyczno-naukowym chińskim i no to taki trend. Czyli inteligencja chińska woli Trumpa. Myślę, że tak. Okej. Okay. Dobra. To jest ciekawa informacja. Myślę, że taka niespodziewana dla wielu. Tak. To tyle miało być krótko z tymi komentarzami, trochę przedłużyłem. Także teraz przejdziemy już do wizyt dalszych, bo po Francji, po górskiej wizycie we Francji, bo ostatni dzień spędził w południu we Francji, więc stamtąd poleciał do Serbii. No i tam przywitany był fantastycznie. To w ogóle ta serbska część europejskiej wizyty zbiegła się w czasie z 25. rocznicą zbombardowania przez NATO ambasady chińskiej w Belgradzie podczas wojny w Kosowie. No i to umożliwiło to Chinom podkreślenie argumentu popieranego także przez Rosję, że NATO jest organizacją agresywną i niebezpieczną. No, z kolei tam NATO zawsze upierało się, że to bombardowanie chińskiej ambasady było wypadkiem i miał kontekst był taki, że tam trwała wojna, tak? I w tamtym czasie zginęło trzech chińskich dziennikarzy. I jest to często powtarzane, tak? I się pojawia w różnych wątkach związanych z NATO. No to, że tutaj kiedyś nas zbombardowali, tak? I pamiętajcie, że NATO to jest organizacją, no to nie jest pokojowa organizacja, tak? Okej. I robi tam często też w chińskich mediach są różne grafiki związane z tym, że NATO niesie pokój, tak? I o to zobaczcie, tam Afganistan, Irak, tutaj, że w Kosowie, znaczy tutaj w Belgradzie na TikToku jest mnóstwo filmów takich propagandowych rozsianych. Ja szukam, czy to na Twitterze, czy Telegramie, czy nawet TikToku jakichś właśnie informacji na temat Rosji i tak dalej i pojawiają się właśnie takie, nie? Że NATO coś tam i później cała lawina No. Tak, ale wrócę jeszcze do tego wątku na tej rocznicy. Bo jest też ciekawy zabieg zastosowany przez Jinpinga podczas tej wizyty, ale wracając do początku, to przyleciał
Xi Jinping do Belgradu. Powitał go tam prezydent Vucic. Oczywiście były też jakieś tańce. Czyli tu prezydent, we Francji prezydent. Premier. Tak, tak. Pojechali do pałacu prezydenckiego w Serbii, no i tam na taką platformę obaj wyszli i czekał na nich tłum, no różne widziałem szacunki, od 15-20 tysięcy osób z flagami serbskimi, chińskimi, także z wielką pompą przygotowane przywitanie. Myślę, że się to Xi Jinpingowi spodobało, zresztą to też w chińskich mediach było pokazywane, że tutaj naród serbski tak wspaniale przywitał naszego przewodniczącego, też się to przewijało. No i Xi powiedział, że żelazna przyjaźń między Chinami i Serbią przetrwała próbę zmieniającego się krajobrazu międzynarodowego i podkreślił też, że Serbia jest pierwszym kompleksowym partnerem strategicznym Chin w Europie Środkowo-Wschodniej. No a idąc dalej, obydwa kraje podpisały zobowiązanie do pogłębienia i podniesienia poziomu swojego wszechstronnego partnerstwa strategicznego i ogłosiły, że będą budować wspólnotę ze wspólną przyszłością tam dla nowej ery. To są takie stopnie gradacji, z kim mamy jakieś tam relacje. No to jeszcze podwyższono je na wyższy poziom. Czyli jeżeli mamy jakieś zagrożenia, to mamy drabiny, a jak przyjaźń, to schody. Tak, zgadza się. Z Serbią podpisano 28 umów dotyczących tam pogłębienia współpracy gospodarczej i tym podobnym. Nie znalazłem jakichś dokładnych informacji, więc nie sądzę, żeby to były jakieś ważne umowy. Bardziej skupiono się na innym aspekcie. Nazwano to sześć praktycznych kroków współpracy, które tam podejmie Chiny i Serbia. No i pierwszy krok to umowa o wolnym handlu, która zacznie obowiązywać od 1 lipca. No to jest akurat dosyć istotne. Nie wiem, czy to nie jest chyba w ogóle pierwszy europejski kraj, który będzie miał taką umowę o wolnym handlu z Chinami. Mhm. Po drugie, Chiny wspierają Serbię w organizacji Expo 2027 i wyślą delegację na to wydarzenie. I chińskie przedsiębiorstwa będą zachęcane do udziału w odpowiednich projektach budowlanych. No tu nie podano szczegółów jakich. Po trzecie, Chiny będą importować z Serbii więcej wysokiej jakości różnych rolniczych tematów, tak w sensie warzyw, owoców i tym podobnym. Zakończono już procedurę. To z Francją też tak było, czyli Chińczycy tak jeżdżą po świecie podpisywać kontrakty na pożywienie, po prostu. Tak, trochę tak wygląda. Jak my pojedziemy, pewnie będzie to samo. Dalej jest napisane, zakończono już procedurę eksportu suszonych śliwek i borówek do Chin oraz zniesiono ograniczenia związane z ptasią grypą. No to też Chińczycy często się obawiają tej ptasiej grypy i jak gdzieś się pojawi, to od razu zamykają rynek z tym państwem. Po czwarte, Chiny będą wspierać 50 młodych serbskich naukowców w udziale w wymianie badań naukowych w Chinach w ciągu najbliższych 3 lat. Po piąte, Chiny zaproszą 300 młodych Serbów na studia w Chinach w ciągu najbliższych 3 lat. I po szóste, Chiny z zadowoleniem przyjmują otwarcie przez Serbię bezpośrednich lotów z Belgradu do Szanghaju i zachęcają linie lotnicze obu krajów do otwarcia bezpośrednich lotów z Belgradu do Kantonu. No już jak jest taka zachęta, to Air China pewnie będzie musiała pogadać z Serbami i trzeba będzie taką trasę przygotować. No na pewno takie te loty to mogą pomóc w dalszej współpracy biznesowej. Także Chiny zaprosiły Serbię, aby dołączyć do Międzynarodowej Stacji Badawczej Księżyca. I dalej jest napisane, że obie strony też są skłonne zacieśnić współpracę finansową, wspierać jak najszybsze otwarcie banku, serbskiego banku rozliczeniowego w juanach i promować stosowanie rozliczeń w walucie lokalnej w dwustronnym handlu i inwestycjach. Mhm. Czyli to kontynuacja chińskiego tam. Ja się mocno zastanawiam, co na to Rosja. Tak mi wymieniasz. A to wszystko Rosja miała z Serbią, a teraz tak jakby Chiny, tak coraz bardziej mówią, nie zmieścimy się we dwoje może. To jeszcze w przypadku Węgier będzie może też jeden wątek właśnie tego, że mogą być powoli odsunani Rosjanie. Bo tak właśnie niby o tym nie mówisz, a ja tak z tyłu głowy mam, no kurczę, przecież to Rosjanie mogli proponować, a jednak tu...
Chińczycy. No, lepsze targi, lepsze finanse, lepsze karty przetargowe. Tym bardziej teraz jeszcze, jak Rosja jest w wojnie, to no niestety trzeba pieniądze sobie idą na nowego inne patrona. Cele. Tak, tak, tak. No, a Chiny, to tak samo jest w przypadku uzbrojenia, które było sprzedawane. Rosjanie sprzedawali do już tam państw afrykańskich i w innych miejscach, no to coraz częściej, teraz jakbyśmy sprawdzili dane, to Chińczycy przejmują te rynki. No bo kto ma to przejąć? Wiesz, no. No tak. To są sprzęt też na tych radzieckich różnych technologiach, czy rosyjskich. Jeszcze oczywiście się pojawił wątek Tajwanu i Chiny wraz z Rosją, Serbią i dziesiątkami innych krajów nie uznają deklaracji chodzi o niepodległość Kosowa z 2008 roku i w zamian właśnie Serbia nie uznaje Tajwanu jako niepodległe państwo, a Vučić powiedział na konferencji prasowej, że jego kraj popiera zasadę jednych Chin i traktuje kwestię Tajwanu jako wewnętrzną sprawę Chin. I powiedział tak, mamy jasne i proste stanowisko w sprawie integralności Chin. Tak, Tajwan to Chiny, powiedział Vučić. I to też, to było jeszcze przed wizytą Xi Jinpinga pokazywane, była jakaś rozmowa z chińskimi mediami i z Vučićem, to też oczywiście w chińskich mediach było pokazywane. Jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne w Serbii, to Chiny stały się drugim co do wielkości partnerem handlowym też zaraz po Unii Europejskiej i handel między obydwoma krajami wzrósł z 596 milionów dolarów w 2016 roku do teraz do ponad 4 miliardów dolarów w roku ubiegłym. Ładnie. I w ostatnich latach Pekin zainwestował w Serbię znaczne inwestycje w fabryki, kopalnie, udzielając miliardowych pożyczek na budowę dróg i finansując rozwój linii kolejowej między Belgradem a Budapesztem. To jeszcze mam komentarz eksperta chińskiego, Deng Yuwen, były zastępca redaktora naczelnego dziennika Partii Komunistycznej Study Times, powiedział, że właśnie w tym kontekście natowskim, bo w sensie tego bombardowania, bo dużo analityków przewidywało, że Xi Jinping pojedzie na to miejsce, to miejsce bombardowania, jakieś przemówienie wygłosi, nie pojechał tam. I ten ekspert, o którym przed chwilą go wspomniałem, powiedział, że niestawienie się Xi na miejsce zamachu było częściowo spowodowane napiętym harmonogramem jego wizyty w Serbii. Ale oczywiście pokazuje to również, że Xi nie chce nadmiernie irytować Stanów Zjednoczonych ani stawiać swoich serbskich gospodarzy w trudnej sytuacji. Gdyby oprócz długo oczekiwanej wizyty w tym miejscu Xi wygłosił przemówienie upamiętniające rocznicę tego ataku, Unia Europejska prawdopodobnie wywarłaby presję na Serbię, tak twierdzi. Serbia też stara się o to, żeby dołączyć do Unii Europejskiej. Ale patrząc, co się teraz dzieje, to jest kolejny klin, tak jak Węgry mamy w Unii Rosyjskiej, tak Serbia będzie chińskim klinem. Ja nie wiem, no oczywiście, oczywiście, dlatego ja bym się tak zastanowił dwa razy po stronie Unii Europejskiej, czy warto przyjmować stronę serbską, bo to będzie się wiązało z różnymi, no zależy jakie tam będą warunki też później głosowania, bo to się zmienia w Unii Europejskiej, więc może takie Węgry i Serbia to nie będą jednak przeszkodą koniec końców. I inny, jeszcze ostatnie... Ale będą wytrychem, jeżeli Serbia będzie miała jakieś, wiesz, tam podpisane umowy o wolnym handlu i tak dalej, to będą wytrychem, żeby wlewać do Unii towary chińskie jakoś pewnie z obniżonymi opłatami czy coś, nie wiem, no zobaczymy. Tak. I jeszcze jeden ekspert, Sheng Dingli, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych z Szanghaju. I on mówi tak, w ramach europejskiego turnieju obejmującego trzy narody, Xi celowo wybrał rocznicę bombardowania NATO na wizytę w Serbii, co podkreślało jego głęboko zakorzenione antyzachodnie poglądy, powiedział. I Pekin mógłby uniknąć tego konkretnego dnia podczas swojej wizyty w Serbii, jednak chciał pokazać swoją chęć poprawy stosunków z USA i NATO. On tak twierdzi. W sensie, że nie pojechał, no to jest tak, zobaczcie, nie było tematu. Mogłem wykorzystać, mogłem wbić szpilę, miałem wszelkie możliwości, ale odpuściłem. Ale odpuściłem, tak. Mhm. Także to też bardzo interesujące zagranie strony chińskiej, moim zdaniem. Dobrze, teraz przejdziemy po Serbii, poleciał na Węgry.
I tam go Orban przywitał, oczywiście tam było wspaniałe zdjęcie, uśmiechnięci, zadowoleni obaj panowie. No nie ma co się dziwić, bo te relacje węgiersko-chińskie to chyba są najlepsze, no w Unii Europejskiej to na pewno, bo w Europie to walczą z Serbami o ten tytuł, myślę. A tutaj też było dosyć udane to spotkanie. Orban na Twitterze napisał, że to był zaszczyt powitać prezydenta Xi Jinpinga podczas jego wizyty państwowej na Węgrzech. W ciągu ostatnich 15 lat współpraca między Węgrami i Chinami osiągnęła nowy poziom. Świat jest pochmurnym miejscem, więc dzięki Bogu teraz cenimy kompleksowe partnerstwo strategiczne na każdą pogodę w nowej erze. Tutaj z kolei podwyższono do tego poziomu, tak się to nazywa. Kompleksowe partnerstwo strategiczne na każdą pogodę w nowej erze. Które to jest piętro po tych schodach? Bo to już chyba wysoko, jest chyba już najwyższe. To już jest najwyższe. Gdzieś tu miałem informację, jakie tam jeszcze państwa są w tym kompleksowym strategicznym partnerstwie, ale z pamięci to będzie chyba Uzbekistan, Białoruś i Pakistan. A, no i także w takiej ekipie się teraz też Węgry znalazły. I podpisano 18 umów. Najważniejsze z nich to lista projektów w ramach pasa i szlaku obejmujących budowę kolei dużych prędkości na lotnisko w Budapeszcie oraz na linii kolejowej wokół Budapesztu, no oraz 19 bezpośrednich lotów tygodniowo do 7 chińskich miast. Wow, dużo. No, tak, także tak słyszałem też, że część Polaków albo tutaj z naszego powiedzmy regionu osób leci do Budapesztu i z Budapesztu leci do Chin, bo to jest najlepiej opłacalne na przykład, tak? Albo masz więcej po prostu kierunków. No bo my to mamy tylko loty chyba do Pekinu, na pewno do Pekinu, nie wiem czy do Szanghaju jest bezpośredni, chyba nie. Nie jestem pewien, ale do Pekinu to na pewno jest. A tutaj masz do 7 miast, nie wiem do jakich, na pewno tam Szanghaj, na pewno Pekin, nie wiem co jeszcze tam musiałbym poszukać, ale to robi wrażenie i to na pewno też sprzyja współpracy biznesowej. Czyli jeżeli ktoś by chciał polecieć na wycieczkę do Chin, to warto by było przejrzeć węgierskie biura podróży. Tak, tak. Mam jednego kolegę, który właśnie tak poleciał do Chin, bo mówił, że to się najlepiej opłacało. Że poleciał sobie jeden dzień na Węgrzech dodatkowo, czy dwa i stamtąd leciał, bo on nie leciał akurat ani do Szanghaju, ani do Pekinu, do jakiegoś innego miasta. Też ciekawa informacja dla wielu, myślę. Tak. Kolejna z serii umów to jest budowa nowego przejścia granicznego do Serbii z podwykonawcami. Myślałem, że z Chinami. Jeszcze poczekamy na to, no to na Uralu, to z Polakami, ale to kiedyś. I rozwój sieci ładowarek samochodów elektrycznych, to wydaje mi się to naturalnym zabiegiem, jeśli będą tutaj firmy chińskie samochodów elektrycznych, no to przydałoby się, żeby ta sieć ładowarek też była. Nie, albo żeby najbliższa była, nie wiem, 15 tysięcy kilometrów stąd, no tak. Tak, tak. No albo to już, że zaczynamy na Węgrzech, tak w Unii Europejskiej mamy swoją firmę, no to teraz będziemy budować w innych miejscach. Przyczółek i później skalowanie, nie, projektu. Tak. Kolejna to jest budowa rurociągu naftowego do Serbii. I to mnie zainteresowało, mówię, co to za rurociąg? I patrzyłem, że to jest już jakiś plan z tamtego roku, takiego rurociągu z rosyjskiej ropy, właśnie, który idzie do Węgier i z Węgier do Serbii. Mhm. Jaka miała być tam rola Chińczyków, jak pewnie jakiś podwykonawca, tak podejrzewam. No ale tu też ten wątek rosyjsko-chiński, że tu może znowu Chińczycy odbiorą chleb w pewnym sensie częściowo Rosjanom. Kolejne pozwolenia na eksport produktów rolnych do Chin, w tym wiśni i nasienia bydła. Także no nic tam jakiegoś, no, okay. Co kto lubi. I to si podpisywał ten na eksport nasienia też? No tam, tak, wszystko jest podpisane. Okay. Teraz tak widzę, że już żeby coś podpisać, to się różne się rzeczy podpisuje. I na różne rzeczy się zgadza.
I ostatnie, współpraca nuklearna i prawdopodobnie związana z elektrownią jądrową PAX-2. Tu też nie jest opisane dokładnie, o co chodzi, bo tą elektrownię jądrową głównym wykonawcą jest Rosatom przecież. Nie? Tak. I pierwszy tam blok ma być zbudowany do 2020 roku. Ale może w Unii są już sankcje i Rosatom nie może zrobić czegoś i to przejmują Chińczycy. Nie było szczegółów na ten temat. Dzisiaj to nagrywamy i jeszcze akurat Xi Jinping jest jeszcze na Węgrzech, więc może będzie więcej informacji później. Oczywiście, jeśli się coś pojawi takiego więcej niż to, co powiedziałem, to napiszę w komentarzu wam, że jeszcze były na przykład jakieś takie umowy. Tylko z eksportem nasienia to darmi, to tam jakiś atom, tak? To już powiedziałem. Okej. Dobrze. Wizytą Węgier jeszcze jest jedna ważna rzecz, bo z wizytą Xi Jinpinga na Węgrzech, bo Węgry 1 lipca przejmują rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. I minister spraw zagranicznych Węgier, Szijjártó, uważa, że Węgry mogą wykorzystać szansę, aby wpływać na politykę UE wobec Chin. I on w wywiadzie dla Global Times, dla chińskiej redakcji Global Times, powiedział, że będziemy mogli w bardzo wiarygodny sposób podzielić się z naszymi europejskimi kolegami, jak pomocna, użyteczna i jak opłacalna może być współpraca z Chinami. I no to oczywiście to jest tak jakieś dodatkowe zbieranie punktów wśród Chińczyków, mówienie takich rzeczy. Ale gdybyśmy spojrzeli na różne dane gospodarcze, tu trochę ich przygotowywałem, to w 2023 roku Chiny stały się największym inwestorem w kraju z blisko 11 miliardami euro. Ale co inna rzecz mnie zaskoczyła, jest dobry raport na ten temat Ośrodka Studiów Wschodnich o współpracy węgiersko-chińskiej, jestem sprzed ostatnich, nie wiem, tygodnia, dwóch. Tam dwie analityczki OSW napisały o tym, że w latach 2010-2021 nie uczyniły z Chin dominującego inwestora na Węgrzech. Jednak przy wartości, no to było tylko 3,5 miliarda euro, a na przykład w porównaniu do Niemiec, to Niemcy 25 miliardów euro zainwestowały na Węgrzech. No to też ciekawe, pokazuje też grę, jaką prowadzi Viktor Orbán i jego partia, że oni tak z różnych stron potrafią wyciągnąć pieniądze. Albo są łącznikiem niemieckim z Chinami, bo wiesz, inwestycja niemiecka na Węgrzech, inwestycja chińska na Węgrzech, to się między sobą tam może w jakiś sposób... Bo dużo w ogóle motoryzacyjnego tematów, tak? Tam jest dużo, BMW na pewno ma swoją fabrykę na Węgrzech. Tak, i to może być, wiesz, jakaś współpraca hybrydowa na neutralnym gruncie dla Niemiec, żeby nie było, że bezpośrednio. I dopiero teraz, jak zobaczymy, że w tamten rok był bardzo udany, jeśli chodzi o inwestycje chińskie na Węgrzech, bo wcześniej to było tak, nie było kolorowo, zresztą też się mówi o, znaczy największa ma być fabryka chińskiego giganta akumulatorowego firmy CATR i pierwsza fabryka producenta pojazdów elektrycznych BYD w Unii Europejskiej. No to właśnie to są te inwestycje z tamtego roku. I Węgry mają się stać takim hubem produkcyjnym chińskich pojazdów elektrycznych w Europie. Największa chińska fabryka, nie? Tak. Oraz znaleźć się w globalnej czołówce. Tam właśnie tej wytwórców baterii litowo-jonowych. Jest na to szansa. Tak samo w ciągu ostatnich lat Węgry stały się największą bazą logistyczną i produkcyjną dla Huawei technologii poza Chinami. Także tak. I tu się teraz pojawia wątek rosyjski, chciałem wrzucić na chwilkę, bo kiedy się Chińczykom i Rosjanom zgadzają interesy, no to Węgry są wygodne, bo i poprą ci Rosjan, i poprą ci Chińczyków. Natomiast w sytuacjach, gdy te interesy będą przeciwstawne, a tak to wygląda często, że państwa mają interesy przeciwstawne, mieliśmy przykład na przykład Ukrainy i Polski i tematu zboża. Normalnie okej, a tu jednak była kosa straszna, no bo przeciwstawne interesy, no to
Ja się zastanawiam, czyje interesy będą wybrane jako te najważniejsze. Wydaje mi się, że chińskie, nie rosyjskie na Węgrzech. Też tak mi się wydaje. Tym bardziej, że no, lepiej rokują te relacje. Tutaj Budapeszt-Pekin niż Budapeszt-Moskwa. Zdecydowanie. I jeszcze jeden wątek do tego, że Węgry chcą też pełnić rolę regionalnego hubu logistycznego dla Chin. Między innymi przez inwestycje w modernizację linii kolejowej Budapeszt-Belgrad. No tutaj akurat są problemy w budowie tego odcinka, ale to kiedyś zostanie zbudowany pewnie. Ale też ważny jest terminal przeładunkowy w Zachony. I dotyczy też zaangażowania inwestycyjnego HRL na Węgrzech, przyczyniła się do pogłębienia problemów strukturalnych tamtejszej gospodarki. Kraj się stał bowiem chińską montownią części, zaangażowaną wyłącznie w proces wytwórczy, bez transferu know-how czy włączenia lokalnych poddostawców, co skutkowało niską wartością dodaną produkcji dla węgierskiej gospodarki. To właśnie z tego raportu OSW. Tak, bo to też jest ważne, że montownia, ale na takich właśnie uproszczonych zasadach, nie? Że tam Węgry wcale jakoś gospodarczo w tym momencie nie stoją dobrze, wręcz przeciwnie. Nie? Tylko pytanie, ile to jest nacisku Unii Europejskiej i wiesz, tych różnych niesnasek, a ile te inwestycje chińskie to są takie troszeczkę papierowe, w sensie one na papierze są imponujące, a nie przekładają się na rozwój kraju. Tak, no szczególnie ta kwestia transferu know-how, bo tego nie ma i Chińczycy rzadko dają dostęp do tego. I o tym się rzadko też mówi, tak? Bo się mówi, że o, tu są fabryki i że miejsca pracy, tak? Dobrze, ale co więcej? Wygląda na to, że może teraz będzie się to zmieniało, może będą musieli się Chińczycy bardziej na to otworzyć, jeśli chcą na rynku europejskim zaistnieć. No ale jeśli mają takiego przyjaciela węgierskiego, który tego nie potrzebuje, no to... No nie, no jeżeli nie masz, wiesz, możliwości negocjacyjnych, to mówisz tak, proszę pana, 600 samochodów złożymy, proszę pana, wiesz. No, 800, tak. Jak 800 trzeba będzie 1000, to też złożymy. No jak nie masz tych możliwości, Niemcy teoretycznie mają większe możliwości, a też te umowy są takie różne, nie, między Niemcami a Chinami, jednak no Chiny trzymają to. To jest też może ich sposób na rozwój, no bo widzą, że Amerykanie i Zachód oddali technologię Chińczykom, no i oni nie chcą popełnić tego błędu strategicznego, bo to w skali, wiesz, dekad, to jest może błąd strategiczny, może nie powinno się rozdawać know-how na prawo i lewo kosztem jakichś uśmiechniętych zdjęć, wiesz, na ściance czy coś. Może mają twarde przemyślenia, twardą politykę w tej kwestii i nie. Know-how jest nasz i nie wyjedzie z Chin. Mhm. I tyle. I może jeszcze jedna informacja. Według prognoz węgierskiego rządu z 2017 roku inwestycja w projekt kolejowy Budapeszt-Belgrad miała się zwrócić w ciągu 10 lat przy tam przewidywalnym wzroście ruchu kontenerowego z Chin przez port w Pireusie. Niemniej w niezależnych mediach już na początku etapu inwestycji pojawiły się alternatywne kalkulacje. I na przykład portal Index szacował ten okres na 130 lat, a Telex na 979 lat. Co? Inwestycja, która się zwróci za 1000 lat? Tak, tak. Okej. Okay. A to z czego te tory są zbudowane? Ze złota, czy o co chodzi? Nie mam pojęcia. Tak. Nie wiem, jak to liczyli, ale no, węgierski rząd na 10, a optymistycznie tam ktoś, no chyba w porównaniu do 1000 lat, to 130 to lat, to jest optymistycznie tak. Ten portal Index. Tak mały jest może przesył towarów i kalkulują po prostu na poziomie przesyłu obecnego, a tam wkalkulowali, że on by się zwiększał. Tak. No dobrze, między 10 a 1000 jakieś liczby są. Tak. Dajcie znać w komentarzach, gdzie kalkulujecie tą wskazówkę, czy to będzie bliżej 10, może 300. Tak. Jeszcze miałem wątek poetycki, ale to może
To zaprosimy cię na jakiś wieczór z Wacławem czy coś. Tak, tam. Tak, nie, bo to na portalu Global Times taką napisali w jednym artykule tam o współpracy chińsko-węgierskiej. To normalny artykuł, a na końcu taki ostatni akapit po prostu mnie rozbawił, bo tam było takie, że jak mówi stare chińskie przysłowie, żadna góra ani ocean nie są w stanie oddalić ludzi mających wspólne aspiracje, a nasi węgierscy przyjaciele często mówią, dobry przyjaciel jest cenniejszy niż złoto. A horyzont poznawczy, i dalej piszą redaktorzy Global Times, horyzont poznawczy współpracy Chin i Węgier wykracza poza góry i morza, a pielęgnowana przyjaźń między obydwoma krajami triumfuje nad zewnętrznymi ingerencjami i przeszkodami. Współpraca Chin i Węgry nie poprzestanie na osiągnięciu doskonałego wyniku, zamiast tego dąży do wyższych osiągnięć. Pod strategicznym przewodnictwem przywódców obu krajów Chiny i Węgry rozpoczną nowy rozdział współpracy, wspólnie torując drogę do lepszej przyszłości. No to torowanie na 1000 lat jest. To, wiesz, przyszłość, zgadza się. Kącik poetycki w CEP Chiny, tego się nie spodziewałem. Czy tu możemy zamykać tą wizytę? Tak, tak, z tym kącikiem poetyckim ja chciałem pokazać też, jakie czasami są narracje, jak to jest przedstawiane. Tak, 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 że taki jest bardzo kwiecisty ten język i takie różne historie, że a u nas to się mówi tak, jest takie przysłowie, a u nich się mówi tak i to wszystko zgadza i razem w stronę słońca idziemy. Tak. Dobrze, mamy dużo tematów, a tu jeszcze, a już trochę czasu minęło, postaram się przyspieszyć. Kolejny temat to rynek nieruchomości. Jak zbiorę kilka ciekawych informacji, to do Was wracam z nim. I pierwsza rzecz to China Evergrande Group zasygnalizowała opóźnienie w publikacji swoich rocznych wyników. Jak to? No, ponieważ likwidatorzy poświęcają czas na ustalenie aktualnego stanu rzeczy, no i się trochę schodzi, nie mogą do tego dojść wszystkiego co i jak. Sprawozdanie spółki za poprzedni rok powinno się pojawić tam chyba po 3 miesiącach, no ale się nie pojawia i teraz nie wiadomo kiedy się pojawi. No tak jak wiemy, w styczniu sąd w Hongkongu nakazał likwidację Evergrande, który ma długi przekraczające 300 miliardów dolarów. To jest pierwsza informacja o tym. Evergrande to też był jeden z wcześniejszych odcinków, także zachęcam sobie znaleźć o rynku nieruchomości. Tam więcej na ten temat mówiliśmy i co może się dziać w tej kwestii. Drugi temat. Spowolnienie sprzedaży i ograniczenie finansowania w dalszym ciągu wywierają presję na chińskie spółki branży nieruchomości. Niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem, jak stwierdziła agencja S&P Global China. W niedawnym raporcie ostrzegają, że więcej deweloperów stanie w obliczu kryzysu zadłużeniowego, jeśli spadek sprzedaży będzie się utrzymywał. Czyli wszyscy są na celowniku tak naprawdę, cała branża. Tak jest, no, cała branża ma problem. I ci analitycy szacują, że sprzedaż spadnie 5% w 2024 roku. I oni twierdzą, że dobra wiadomość dla chińskich deweloperów jest taka, że już widać dno. Że już dno. A to jest trochę zamulone. Tak, tak. Wiadomość jest taka, że sektor prawdopodobnie będzie się poruszał na tym poziomie przez lata. Więc już się skończyło. Prosperity budowlane takie. Tak jest. Czyli osoby, które podają gdzieś tam wspaniałe osiągi chińskie poprzez setki tysięcy ton wylanego betonu, będą musiały zmienić narrację troszeczkę, bo tu... Teraz jest na modzie w topie żelazo. Teraz jest żelazo, że ile tam żelaza mają. Widzę, że z betonu na żelazo przeszło. To jest druga informacja. Trzecia. Dwa główne miasta Chin, Suzhou i Szanghaj, poszły w ślad kantonu, łagodząc ograniczenia w kupnie domów, próbując zwiększyć sprzedaż nieruchomości, ponieważ tam utrzymuje się oczywiście ten spadek zaufania i w branży nieruchomości. I kanton, w kantonie na przykład, o którym przed chwilą powiedziałem, będzie już można kupować dowolną liczbę mieszkań o powierzchni przekraczającej 120 metrów kwadratowych. Niezależnie od tego, czy już się je posiada, czy nie. Bo w pewnym momencie chińskie władze prowincjonalne, czy tam w miastach, no to każdy mógł sobie sam decydować, to nie szło odgórnie. Mogły zdecydować, że okej, żeby niektórzy nie mieli za dużo domów,
nie inwestowali w to, albo żeby już nie robić, nie napędzać dalej bańki, no to mogli kupić tylko jedno albo na przykład dwa mieszkania. Mhm. A teraz widzę trend w tym roku coraz bardziej, że okej, okay, mamy tu problem na rynku nieruchomości, no dobra, to niech kupują, no dobra, ale te większe na razie. I czekam na ten moment, że aż powiedzą, dobra, to już kupujcie jakiekolwiek znowu. Ale to jest strasznie niebezpieczne, bo to jest przerzucenie odpowiedzialności finansowej na tych ludzi, którzy wezmą te kredyty i tak dalej, no bo oni pokupują te mieszkania z nieświadomi tego, że to jest koniec bańki. I oni zostaną z tym gorącym kartoflem na końcu. No tak, tak może być, no ale to jest w Chinach najczęstszy pomysł na inwestycje, to właśnie mieszkania. Więc no, no to tak było latami i myślę, no, się, tak, że dalej tak się będzie to utrzymywać, bo to kulturowo to też jest, nie? Że ktoś, tak, mężczyzna chce mieć żonę, to musi mieć mieszkanie. Tak? No to... Jak kupujesz jedno, jak kupujesz trzy z myślą o wynajmie, a tych ludzi nie ma, tych mieszkań jest więcej niż ludzi, no to to jest gra w te, no, jak na weselu, wiesz, w puste krzesła, że jest zawsze o jeden mniej, nie? Niż tych ludzi. No i jakaś część no, zostanie z mieszkaniami, których nie będzie ani w stanie za bardzo wynająć, upłynnić nie, bo to będą na kredyty. No, to jest przerzucenie odpowiedzialności właśnie z budowlańców, deweloperów na ludzi. Oni, jeżeli wprowadzą taki przepis, to jest czerwona lampka, że to już jest końcówka tej bańki, że to jest takie już bardzo niebezpieczne. Więc jak będziesz widział taką wiadomość, że można, teraz masz, że można, ale duże, a jak będzie, że można, że więcej, no to to już się robi niebezpiecznie. No, zgadzam się. Tu jeszcze inne te, może już nie będę tak przytaczał wszystkich, ale te inne miasta jak Shenzhen czy Wuhan też złagodziły ograniczenia dotyczące zakupów domów. I inna jeszcze informacja taka jest, że Miejska Komisja do Spraw Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Pekinie, odpowiedzialna za zapewnienie regulacji mieszkalnictwa, oświadczyła, że obniża wskaźnik zaliczki na pierwsze mieszkania do 30% z poprzedniego poziomu 35%. A kiedyś w ogóle to było i 40%, i 60%. I widzę, że kolejny trend, że te zaliczki, które trzeba wpłacać, no to się coraz mniejsze robią. Widziałem najmniejsze 20%. Mhm. Już. No, ale tak jak zobaczyłem sobie historycznie, że kiedyś to było 50%, 60%, no to teraz... Idziemy w stronę kredytów ninja. W sensie, że każdy za chwilę będzie mógł sobie pozwolić na kredyt na mieszkanie. Znaczy na razie nie, bo na razie jeszcze jest ten próg wysoki, ale jak tendencja będzie taka, plus to, co powiedziałeś, że likwidują te zakazy, że nie można mieć kilku mieszkań, no to to idzie w takim kierunku właśnie końca tej takiej bańki na tym rynku nieruchomości chińskim. Tak, i ostatnia informacja to jest taka, że według China Real Estate Information Corporation sprzedaż nowych domów przez 100 największych deweloperów w Chinach w kwietniu spadła o 45% w porównaniu z rokiem poprzednim do 312 miliardów juanów, czyli około 44 miliardów dolarów, a w porównaniu z marcem o 12,9% mamy spadek. Mhm. Także tu władze chińskie odpowiadają albo że możecie więcej kupować, albo mniej wkładu własnego, albo też są inne pomysły, że kredyt hipoteczny, czy oprocentowanie kredytów jest niższe dla niektórych, że na przykład ktoś zmienia mieszkanie. Takie preferencyjne. Tak, preferencyjne. Także to jest na razie taki, widzę, sposób ratowania tego rynku nieruchomości. Ze strony... Ale to jest ważne to, co mówisz. To są takie sygnały, no niepokojące, bo te wszystkie obostrzenia, one były po to, żeby zapewnić każdemu dostęp do mieszkania. Potem tych mieszkań było za dużo i pojawiły się problemy z deweloperami. Teraz widać, że sprzedaż się załamuje, łagodzą obostrzenia, ludzie są nauczeni kulturowo, żeby kupować mieszkania jako inwestycje, no i to jest spychanie odpowiedzialności na klienta końcowego. Tak jest. Okej, okay. To też jest bardzo ważna informacja, a to jeszcze nie wszystko dzisiaj. Tak, tak. Kolejny temat to chiński eksport i import powraca do wzrostu, jak podaje agencja Reuters, ale też różne agencje chińskie, statystyczne. W kwietniu chiński eksport i import powrócił do wzrostu po spadku w poprzednim miesiącu. No i
Twierdzi się, że to sygnalizuje poprawę popytu w krajach i za granicą. A nie w Rosji, bo w Rosji spadł kolejny miesiąc z rzędu o 13%. Nagrywaliśmy, w piątek mieliśmy informację, w marcu minus 13,5, w kwietniu minus 13 i to tak sobie spada. I tego im życzę dalej. A w Chinach mamy takie wyniki, że przesyłki z Chin wzrosły, że eksport z Chin wzrósł o 1,5% rok do roku, a w marcu to był spadek o 7,5%. A import w kwietniu wzrósł o 8%, pokonując tam oczekiwany wzrost 4, tam oszacowało się, że to będzie 5%, a tu mają 8,5% prawie. I w pierwszym kwartale zarówno import, jak i eksport wzrosły o gdzieś 1,5% rok do roku, czemu sprzyjały lepsze od oczekiwanych dane dotyczące handlu w okresie styczeń-luty. Jednak tutaj słabe dane z marca zbudziły obawy, że dynamika może ponownie osłabnąć. Okazuje się, że jednak nie. I jeśli chodzi o głównych partnerów handlowych chińskiego importu i eksportu, no to jest na czele jest, są państwa ASEAN, gdzie wzrósł, gdzie ten handel wzrósł o 8,5% rok do roku, od stycznia do kwietnia. Na drugim miejscu jest Unia Europejska. Tutaj mamy, co prawda, no mamy tutaj spadek o 1,8% rok do roku, a kolejne miejsce to jest trzecie, to Stany Zjednoczone. Tutaj akurat wzrósł o 1,1% rok do roku. Także... Ale widać, że te ASEAN po prostu mocno rośnie, mocno się rozwija i że Chiny tam bardzo są aktywne. Tak, tutaj jest też, Reuters podawał wypowiedź jednej z ekonomistek, Wang Dan, z Hang Seng Bank China, i ona powiedziała, że jak dotąd w tym roku chiński yuan stracił na wartości najmniej spośród wszystkich głównych walut azjatyckich, co potwierdza dobre dane dotyczące importu. Ponadto chińscy producenci gromadzą zapasy surowców, zanim ceny wzrosną. Czyli są jakieś przewidywania widocznie wśród ekonomistów, że te ceny i, no i też przedsiębiorców, że ceny wzrosną, no to teraz kupujemy. Wiesz co, może czują, że zacznie się wzrost gospodarczy, ten wzrost teoretycznie jest, tylko tak, na papierze. Natomiast ogólnie na rynku jest odrobinę stagnacji, a nawet są czynniki deflacyjne, czyli rzeczywiście surowce, materiały tanieją, ale firmy gdzieś tam już czują, że zamówienia spływają, że coś się dzieje i po prostu będą robiły zapasy, że jak zacznie się, jak ruszy cała gospodarka z kopyta, no to będą pewnie skoki takie podażowe, a za tym idzie cena, więc robią wcześniej zakupy. Okej, to też jest ciekawa informacja. Okej. Kolejny temat to dotyczący startupów w Chinach związanych ze sztuczną inteligencją. Też uznałem, bo tam są parę ciekawych wątków z tym związanych. Postaram się też dosyć krótko na ten temat. I w ciągu na stronie Financial Times był taki artykuł, gdzie opisywano ten rozwój i różne dane z tym związane. I oni piszą, że w ciągu ubiegłych 3 miesięcy cztery chińskie startupy zajmujące się sztuczną inteligencją generatywną wyceniono na od miliarda do 2,5 miliardów dolarów. I nowe powstałe jednorożce to są firmy Zipu AI, Moonshot AI, Minimax i 01.ai. I one uzyskały znaczące wsparcie ze strony głównie krajowych inwestorów. No i walczą też o zatrudnienie najlepszych talentów do opracowania najpopularniejszych produktów związanych ze sztuczną inteligencją. Jeden z ekspertów mówi, że na rynku chińskim nie ma jeszcze jednego zwycięzcy modeli podstawowych. Oto niektóre nazwiska, które stoją, no i tutaj mówił, że to są te firmy, które mogą się ubiegać o ten tytuł. I mamy w Chinach, ja różne dane widziałem, w tym Financial Times się podali, że 262 startupy rywalizują. Ja widziałem jakiś inny artykuł, gdzie tam podawano, tam parę tysięcy jest tych startupów. Słuchaj, to jest dokładnie taki sam system, jak oni przygotowali sobie pod produkcję samochodów elektrycznych.
też mówiłeś, że to dziesiątki różnych firm, firmek. Tak. I wyżynanie się nawzajem i budowanie w tym wyścigu, wiesz, tych przewag konkurencyjności. I tu masz to samo, to nie jest tak, że masz trzy firmy, tylko masz 300-400 i one później będą siebie nawzajem zjadały, przejmowały tych ludzi, przejmowały ten know-how. No i to jest dobry sposób na bardzo szybkie postępy. To nie tylko w tej branży samochodów elektrycznych, tylko w każdych, wielu innych. Tak, telefony to samo tak, było, nie? Tak wiesz, samo. Dziesiątki i potem one się no na noże najpierw w kraju, a później już takie, wiesz, wykoksowane, nauczone jak działać, ruszały w świat. No i tu mamy tą samą sytuację w sumie. Tak, może jeszcze dwie informacje albo trzy z tego. Autorzy artykułu twierdzą, że odpowiedniki ze Stanów Zjednoczonych przewyższają chińskie startupy zajmujące się generatywną sztuczną inteligencją pod względem rozwoju technologicznego i całkowitego pozyskiwania funduszy. Także tu jednak Amerykanie przewodzą, ich dane też tak pokazują, że to tak może tak być. Tak. Największy startup w Chinach, który się nazywa Zipu, on jest wydzielony z Uniwersytetu z Tsinghua w Pekinie. No ma ponad 80, to jest firma, która ma ponad 800 osób i wartość tej firmy to jest 18 miliardów juanów, czyli 2,5 miliarda dolarów. Jak patrzyłem, ile kosztuje tam OpenAI, to 180 miliardów. No to tu 2,5 do 80. No. Tak, tylko zwróć uwagę na przykład, ile zajmowało na przykład aplikacjom tym społecznościowym typu Facebook, Instagram i tak dalej, zdobywanie miliona, a później miliarda klientów, a jak to zrobił potem taki TikTok. Więc wiesz, oni później nabierają takiego impetu i przyspieszają mocno. Pewnie to może. Tak, ja mówię potrwać o stanie dzisiejszym, tak, ja nie, nie tak, mówię, tak, że to tak, się tak może, że nie dogonią. Ale ta struktura, ale jak oni to chcą robić i to, co ten, no to jest takie, jeżeli ktoś się obawia tej chińskiej dominacji, to jest niepokojące, no bo oni za dekadę to wcale nie muszą być z tyłu. Tak, to tak może wygląda, tak być, że. No. Ale jeszcze jedna informacja, bo mówi się o tym, że jest dosyć niskie wynagrodzenie w tym sektorze AI w porównaniu do Stanów Zjednoczonych i Europy. Aha. I tu podają takie informacje, że niedawny doktorant, że jakiś ten doktorant z informatyki na chińskim uniwersytecie może spodziewać się w dużym startupie, że będzie zarabiał od 80 do 240 tysięcy dolarów rocznie, co i tak na Chiny to jest bardzo dużo kwota, no ale twierdzi się, że czterykrotnie więcej może zarobić w Dolinie Krzemowej ze swoją. No i pojedzie, popracuje dwa lata, później wiesz, o co chodzi, nie? Później swój startup zarobi, zrobi. No może tak być. Wiesz co, chyba Chińczyków jest też najwięcej na studiach w Stanach, jeżeli chodzi o inne nacje, prawda? O, już teraz nie jestem tego pewien, czy Indie nie wyprzedziły. Okej, bo jakiś czas temu były. Ja się zastanawiam, ile w tych amerykańskich startupach jest teraz właśnie pracowników z Chin, którzy mogą zostać podkupieni za jakiś czas. Znaczy wiem, że kiedyś był taki model bardziej, że ci Chińczycy, którzy wyjeżdżali, to zostawali za granicą generalnie, nie tylko Stany, czy tam Wielka Brytania i inne kierunki, Australia, a teraz jest trend odwrotny i widziałem dane, że już 80% tych studentów wraca do Chin. No właśnie, to też ciekawe jest. Ale z tym, czy teraz najwięcej, która nacja jest największa, to nie jestem pewien, czy to będą Chińczycy. Mogą być albo Hindusi, ale to jest do sprawdzenia. Mhm. No, kiedyś na pewno byli Chińczycy, teraz nie wiem. Na pewno trendy się w pewnym sensie też zmieniają, że już Chińczycy tak raczej do Stanów mniej wolą ze względu na pogorszone relacje amerykańsko-chińskie. To są później różne problemy z wizami, z pobytem. Okej. Okay. Także okay. To się zmienia. No, tak samo w drugą stronę, bo amerykańskich studentów w Chinach to jest 800 chyba osób tylko, co mnie w ogóle zaskoczyło, że tak mało.
No. Ale taka jest rzeczywistość. I to jeszcze mogą być studenci amerykańscy, ale na przykład drugie albo trzecie pokolenie chińskie, nie? Że to może, takie... być może. Chociaż ci Chińczycy w Stanach, albo zresztą w ogóle inne narodowości, to się szybko asymilują. Miałem kiedyś taką rozmowę z właśnie z, no już nie wiadomo, Chińczykami czy Amerykanami, ale rodzice byli Chińczykami, a ten chłopak skończył studia w Nowym Jorku i on tam się już wychowywał i tam mieszkał, jakieś inżynierskie, bo akurat byłem na to, tam po prostu na zakończeniu roku, już też mówiłem tutaj w programie na ten temat, na jednym tam z uniwersytetów technicznych w Nowym Jorku i rozmawiałem z nim, czy on właśnie mówi po chińsku, on mówi, że nic, nie? Że no już typowy Amerykanin, nie? A no, czy rodzice to tak mówili, a on nie. I mówi, że tam jego siostra trochę coś mówi, nie? Ale też tak nie za bardzo, więc oni się asymilują. Myślę, że ci bardziej, którzy się wychowywali w Chinach i pojechali na studiach, no to oni będą wracać, a ci, którzy już tam drugie, trzecie pokolenie, to oni już wolą ten amerykański styl. Okej. To lecimy dalej, chyba temat odcinka, tak się wydawało. A tu tyle po drodze ciekawych rzeczy, że ja nie wiem. Tak, tak. Tak jakoś dzisiaj wyszło dużo tych tematów. Miało być krótko, a tu jest długo. I też dosyć interesująca w mojej perspektywie informacja, że portal Nikkei Asia podaje, że Komunistyczna Partia Chin rozważa objęcie obowiązkowym szkoleniem wojskowym studentów i uczniów. O. I są proponowane przez Chiny zmiany w ustawie o edukacji obronnej, które mają na celu wprowadzenie obowiązku szkolenia wojskowego dla uczniów szkół średnich i studentów. Mhm. I chiński rząd przedstawił proponowane zmiany w ustawie o edukacji obronnej, wywołując dyskusje i pytania dotyczące roli patriotyzmu i gotowości wojskowej w krajowym systemie edukacji. I proponowane obecnie zmiany są analizowane przez Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, czyli tego chińskiego parlamentu, i mają one na celu wprowadzenie obowiązkowego szkolenia wojskowego dla uczniów szkół średnich i studentów wraz z przepisami dotyczących uczniów gimnazjum, czyli tylko nie tylko szkoły średnie, ale też już niżej idziemy. Mhm. I to poważne wyzwanie logistyczne tak naprawdę. Nie? Tak, tak. I projekt ustawy ma, tak się twierdzi, ma na celu zaszczepienie wśród uczniów szkół podstawowych i wyższych świadomości zagadnień związanych z obronnością kraju. Gimnazjaliści powinni zdobyć podstawową wiedzę, umiejętności, natomiast uczniowie szkół średnich i studenci powinni przejść obowiązkowe szkolenie wojskowe pod kierunkiem rządu i Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. I samorządy byłyby zobowiązane do pokrycia kosztów edukacji obronnej poprzez uwzględnienie ich w swoim budżecie obronnym. Czyli to pomysł z góry, ale przerzucone na samorządy, czyli tak standardowo. Klasyka gatunku. Dalej autor artykułu pisze, że zmiany w ustawie o edukacji obronnej odzwierciedlają szerszy nacisk chińskiego rządu na zaszczepienie poczucia świadomości obrony narodowej wśród obywateli, zwłaszcza młodego pokolenia. I raporty mediów państwowych podkreślają potrzebę dostosowania się do nowych zmian krajowych i międzynarodowych oraz podkreślają znaczenie przygotowania społeczeństwa na potencjalne wyzwania. Analitycy sugerują, że zmiany są te napędzane przez niepewność gospodarczą, rosnące napięcia geopolityczne oraz chęć wzmocnienia jedności narodowej i lojalności wobec Komunistycznej Partii Chin. Tak jak mówiłem, są te zmiany poddawane teraz przeglądowi, otwarte na też na publiczne komentarze. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób ostateczne przepisy zostaną ukształtowane i wdrożone, i wynik tego procesu będzie miał znaczący wpływ na chiński system edukacji, społeczeństwo i rolę w społeczności międzynarodowej, no, można tak przypuszczać. Mhm. Ja jeszcze może dodam do tego, zanim będziemy komentować, to, że już kilka uczelni wprowadziło szkolenia dla studentów z takiej, na przykład z obsługi broni palnej, czy nawet pojazdów opancerzonych. Na przykład w lipcu na Uniwersytecie w Fuzhou, w chińskiej prowincji Fujian, która jest po drugiej stronie ciśniny tajwańskiej, dosłownie. Okay. No to odbył się nawet konkurs umiejętności wojskowych, strzelaniu, rzucaniu granatami i udzielaniu pierwszej pomocy, gdzie rywalizowało 500 studentów z uczelni z całej prowincji. Także już są takie pomysły, ale
też większość chińskich uniwersytetów wymaga, aby studenci pierwszego roku ukończyli program zwykle trwający 2 tygodnie na początku roku akademickiego. I to jest właśnie program taki szkoleń wojskowych. I tam się uczą podstawowych formacji, umiejętności bojowych. Czasem nawet tam uczą się strzelać. Szkolenie jest obowiązkowe dla każdego też z uczniów szkół średnich i w niektórych gimnazjach. Także to nie jest tak, że nie było tego, tylko że teraz wygląda na to, że ma być może i dłużej, i więcej tych szkoleń ma być, albo te szkolenia może będą bardziej praktyczne. No bo jeśli mówimy już tutaj o strzelaniu, czy w ogóle jeżdżeniu pojazdami opancerzonymi, no to u nas to trudno byłoby sobie chyba wyobrazić takie szkolenia. Tak. A tam taki plan jest. I skąd to się w ogóle wzięło, tak krótko historycznie, że w latach 50. XX wieku podjęto wysiłki w celu wprowadzenia obowiązkowego szkolenia wojskowego w Chinach i wpisano je formalnie do chińskiej ustawy o służbie wojskowej z 1984 roku. I chociaż wdrażanie tego szkolenia w tamtym czasie było jeszcze tam niekompletne. I dopiero po protestach w 1989 roku na placu Tiananmen szkolenie wojskowe stało się powszechne. I w 1994 roku nowe zasady kształcenia wojskowego przewidywały, że szkolenie musi obejmować zarówno teoretyczne, jak i praktyczne elementy bojowe, co zostało powtórzone w ustawie o szkolnictwie obronnym z 2001 roku. Także tak jak mówiłem, prawo nakłada na studentów szkół wyższych obowiązek odbycia podstawowego szkolenia wojskowego. No to zazwyczaj jest jakieś 2 tygodnie, więc jakbym miał to skomentować, to wygląda na to, że chińskie władze próbują i tak wzmocnić i patriotyzm ze strony przedstawicieli chińskich. Trochę też szukają wśród studentów potencjalnych osób, które by mogły dołączyć do armii. Tak, no bo wiesz, jak spróbujesz, pojeździsz trochę, zrobisz sobie ognisko, coś tam, ten. Tak, zrobi się troszkę wykładów. Klimacik taki, tak. Tak, zrobi się trochę wykładów o tym, że słuchajcie, no a tutaj są takie propozycje, tu możecie tyle, a to dostaniesz na przykład, nie wiem, może jakiś przydział, mieszkanie. Właśnie, też wiesz co, 2 tygodnie masz na to, żeby powiedzieć, słuchaj, tu masz przydział na to, tu masz teraz coś. Jest 2 tygodnie, ale ja myślę, że w tej zmianie to, po tej, jeśli ona wejdzie w życie, to wydłużą ten okres. Takie mam podejrzenia, bo jeśli to ma być jakieś pełne szkolenie wojskowe, no to 2 tygodnie to będzie za mało. Nie, no bardziej może masowo, a 2 tygodnie wszyscy, wiesz, takie typowo mięso armatnie też potrzebujesz, a dodatkowo masz te 2 tygodnie, ale jeżeli to rozciągniesz na wszystkich studentów, no to nawet jeżeli masz 1% tych studentów zgodzić się później pójść do armii, no to i tak kwestia skali, bo to jeżeli zrobisz to powszechnie, no to zdobędziesz tych ludzi. I to zdobędziesz tych ludzi teoretycznie wykształconych, którzy są bardzo potrzebni w nowoczesnej armii. Nie? Tak. Myślę, że tam też dużo będzie wykładów takich typowo, powiedzmy, propagandowych. Tak, to mówię tak, o roli partii. Można nastawić, wiesz, 2 tygodnie, czy miesiąc, no w zależności ile to będzie, no to będziesz zmiękczał. No. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie i czy w Polsce też na przykład powinno być takie szkolenie 2-tygodniowe dla wszystkich studentów. Czy niepokoi cię ta decyzja chińska? Czy to jest jakaś taka decyzja, która no, może powodować jakieś takie przemyślenia, szykują się na coś dużego? Raczej mnie nie niepokoi, moim zdaniem to jest kontynuacja pewnego trendu. Ja i tak uważam, że ten nacjonalizm i tak mocno już wybił i bez tego, bo władze tak napompowały to podzakazywanie tej potęgi chińskiej, że już młodzi ludzie też to widzą i mówią, że no nie, no to my i tak jesteśmy już potęgą, także te szkolenia to tylko ich upewnią w tym, moim zdaniem. Okej. Okay. No to co, przebiegliśmy po wszystkich tematach, niezwykle interesujący odcinek, ja Ci Łukasz serdecznie dziękuję, pamiętajcie, jeżeli w tym tygodniu nie widzieliście jeszcze spotkania Aleksandra Olecha i Łukasza Kobierskiego, to polecamy ten odcinek, bo jest też bardzo interesujący. Dużo smaczków z tej wizyty. Dużo, jak chcecie
dużo smaczków, nawet jeżeli chodzi o to, jak Sip prezenty. Hostera, albo o prezentach. Jest tam dosłownie wszystko, więc gorąco, gorąco zapraszamy. Jeżeli oglądacie po raz pierwszy ten materiał, a chcielibyście więcej, no to jest na naszym kanale zakładka CEP Chiny i tam macie chiński ekonomiczny przegląd. Tych odcinków już chyba jest ze 20, może i więcej. Już teraz no, ja już przestałem. Od początku roku nagrywamy co tydzień. To trzeba powiedzieć. To już się uzbierało. Tam możecie sobie odtworzyć te wcześniejsze, jeżeli was Chiny interesują. Jeżeli chcecie oglądać wszystkie nasze filmy, to pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, aby nie przegapić żadnego. Wypuszczamy bardzo dużo materiałów, więc czasem algorytm wam nie proponuje i możecie niektóre przegapić, a dobrze, żebyście sobie sami wybrali, co chcecie oglądać. A chiński CEP co niedziela o 9 rano. Niezmiennie. Dokładnie. Zapraszam i zachęcam też do komentowania, do pisania waszych obserwacji z tego, co powiedzieliśmy. I pytania też albo odpowiadam w komentarzu, jak coś jest dłuższego, no to w programie, tak jak dzisiaj o tych ładowarkach, to stwierdziłem, że to jest dosyć ciekawe, że może niech nie zginie w odmętach komentarzy, więc powiem to podczas programu. Jasne. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki, do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie do końca. To dzięki wam ten kanał ma szansę się rozwijać tak jak dotychczas. Pamiętajcie, lajki, subskrypcje, komentarze pomagają nam rosnąć. Jeszcze raz dzięki. Do zobaczenia.